po sprawie zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf numer 1. Na listę zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych przyjmuje się remont, dostosowanie chodnika dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Skawickiej 14. Realizator punkt drugi, dostosowanie drzwi do dwóch sal lekcyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka, realizator SOSW numer 4, ulica Wietora 7. Punkt 3. Współfinansowanie remontu 7 pomieszczeń sanitarnych w budynku ośrodka, realizator SOSW numer 1, ulica Żuńskiego 2. Punkt 4. Współfinansowanie remontu łazienek w oddziale drugim prawym, realizator DPS ulica Mejna. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa numer 1156/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie prowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicą w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych Rady Dzielnic w drodze uchwały określają charakter planowania planowanego zadania oraz realizatora zadania. Dziękuję bardzo za przygodę. Chciałbym dodać, że zgodnie z tą procedurą wysyłamy takie zadania bezkwotowe do Wydziału Spraw Społecznych. Oni przysyłają nam kwalifikacje tych zadań i wtedy przydzielamy kwoty bezkwotowe. A kwoty różne były od już co 2000 do 92 tysięcy, więc poczekamy, jaka kwota zostanie przydzielona. Akceptacja Wydziału Spraw Społecznych danych zadań potwierdzi realizację. Może to jest dobre coś. Zadania później się trzeba wycofywać, a tak więc potwierdzają i wychodzą. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie? Nie. W takim razie głosujemy, kto jest za przyjęciem projektu. 3, 6, 9, 10, 3, 6, 18. Dziękuję, czyli jednogłośnie została przyjęta. Dziękuję Państwu za zdyscyplinowanie i za wszystkich przednich sesji w sumie na tyle południu. Proszę Państwa, ja ze swojej strony